Najlepszy, 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 czyli najgorszy. Najlepszy, najlepszy, najlepszy aktor, czyli najgorszy. Najlepszy, 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 czyli najgorszy. Najlepszy, najlepszy aktor, czyli najgorszy. Natomiast piosenka z filmu Narodziny Gwiazdy pod tytułem Shallow w wykonaniu Lady Gaga i Bradley'a Coopera ubiega się o nagrodę najlepszego singla. Podczas tegorocznej gali Diana Ross świętować będzie swoje 75. urodziny i zaprezentuje specjalny koncert. Diana Ross mimo licznych nominacji nigdy nie otrzymała złotego gramofonu. Polscy muzycy otrzymali Grammy 9 razy. Rekordzistą jest Krzysztof Penderecki, który otrzymał 4 złote gramofony. Nagrody Grammy przyznawane są corocznie przez Amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przedłużyło termin składania materiałów do konkursu o nagrodę SDP do 11 lutego. Do jutra można składać najlepsze prace w 14 kategoriach opublikowane w polskiej prasie, radiu, telewizji oraz internecie w 2018 roku. W konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze i fotoreporterzy. Dyrektor Biura Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Bożena Dobrzyńska podkreśliła, że konkurs o nagrodę SDP organizowany po raz 26 został przedłużony na prośbę samych dziennikarzy. Początkowo zaplanowaliśmy, że konkurs będzie trwał zbieranie prac do 5 lutego, natomiast jest tak dużo próśb, żeby przedłużyć ten termin, żeby wszyscy mogli zdążyć ze złożeniem swoich prac, że postanowiono do 11 lutego do poniedziałku przyjmować jeszcze pracę. Także serdecznie zapraszamy wszystkich dziennikarzy. Tu biuro jest otwarte, przyjmujemy też pocztą pracę. Proszę do nas dzwonić. Chcemy pomóc jak najszerzej, żeby wszyscy mogli zgłosić się do konkursu. W tym roku nagrody i wyróżnienia przyznane będą w 14 kategoriach tematycznych. Główna nagroda wolności słowa dotyczy publikacji Pobranie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcji, naruszenie praw obywatelskich, praw człowieka. Ufundowana jest przez Zarząd Główny SDP w najwyższej w tym konkursie wysokości 20 tysięcy złotych. Laureatów konkursu poznamy 20 marca, a patronem medialnym wydarzenia jest m.in. Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa oraz Telewizja Polska. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Kamil Stok wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Polak skoczył na odległość 132,5 metra i 129 metrów. To dało łączną wodę 280,9. Radio Koncita. 133. Pucharowe zwycięstwo w karierze Mario. Robert Johansson. Kolejny z Polaków, Piotr Żuła, był 10. Jakub Wolny, 14. Dariusz Kubacki. Upracował się na życie zajmowany na bagażu. Musi sprowadzać z zagranicy. Ogromny rozwiązek jest budowa banku osób Polaka. Cieszę się bardzo z tego wyniku. Czekałem i dzisiaj czas na życie. Polacy zabrali polską mowę pod kosów pod ustawą zatrzymuje aborcję. Co teraz zrobią z tą politykę? Rozmowa z posłem Prawa i Sprawiedliwości Jackiem Kurzępą. Nie do wyjścia, jakby coraz bliżej mistrzostwa świata, a forma jego rośnie. Ustawiał zakresie handlu w niedzielę święta. Poselskie poprawki miały trafić do drugiego czytania, ale punkty znikały z porządku prawa. Dzięki temu Europa takim niebezpiecznym terenem stała się destabilizowana przez Rosję współczesna Ukraina. Czy jest to skorzystana z ramowania ekspansji Moskwy? W naszym dzienniku rozmowa z profesorem Henrykiem Głębocki. Wydobywane te problemy, tematy artykuły z codziennej prasy polskiej. Kobiety wykopało się w Bałtyku. Był to finał międzynarodowego zlotu morsów. Uczestniczył Szanowni Państwo, dziś 24
złotych miesiąca przyjeżdżamy do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, by modlić się w intencji rodzin i ochrony życia poczętego. Hasłem naszego spotkania są słowa: Twoja modlitwa jest cenniejsza niż myślisz, o solidarności z rodzinami dotkniętymi wojną i prześladowaniem, o godzinie 17 nabożeństwo za rodziny i w intencji ochrony życia, o 17.30 konferencja pani Beaty Kempy, minister do spraw pomocy humanitarnej, która będzie mówiła o pomocy, jakiej udziela Polska dotkniętym wojną i prześladowaniem na Bliskim Wschodzie. O godzinie 18 prześwięta, który przewodniczył będzie ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz, ordynar Ziecec Grodziński na Białorusi. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w ukraińskim sanktuarium, jak również za naszym pośrednictwem. W udział wzięło ponad 5,5 tysiąca osób. Zapraszamy Państwa na audycję aktualności. Mimo, że mamy dopiero pierwszą połowę, tylko zapowiedzi, tutaj są. Czwartek, szósty dzień grudnia, ojciec Grzegorz Grzegorz, bardzo gorąco, całą rodzinę Radia Maria. Zapraszam na pierwszą rozmowę na naszej antenie, pan doktor Krzysztof Gawęcki, prezes prawicy Rzeczypospolitej. Witamy panie doktorze. Pan doktor Gawęcki. Pan doktor Kawecki, co on powie, co on powie. Te decyzje z dnia wczorajszego, przede wszystkim dotyczące Nowoczesnej, przejście kilkorga posłów do klubu parlamentarnego, no tak nazywanego w skrócie OKO, troszeczkę tak może nawet dziwnie brzmiąco, ale nie o tym. To, o czym czy zapowiadał też pan przewodniczący Schetyna, budowanie takiej szerokiej koalicji antypisowskiej. Jak pan doktor ocenia te posunięcia? Bo widzimy, że sama Nowoczesna tak została na kawałki wręcz poszarpana. Trwa od lat 90. Planowania, zanim zatrzyma się jednak mimo wszystko, prowadzając tak radykalny sposób zmniejszania właśnie tej czynności, ale czy Węgry w ogóle stać na tę politykę? Stać czy nie stać? Wszystkie kraje europejskie mierzą się z podobnym problemem. Akurat Węgry, Polska, kraje środkowej Europy dużo bardziej stoją przed takim wyzwaniem dotyczącym tego, w jaki sposób zapewnić to, żeby obywateli nie popływało. Węgry, przypomnę, w dodatku są bardzo radykalnie nastawione przeciwko jakimkolwiek przyjmowaniu migrantów, przeciwko jakimkolwiek opcji. To akurat w przypadku Polski nie ma miejsca. W zasadzie można powiedzieć, nawet nie podjęli jakiegokolwiek trudu, żeby przedstawić jakieś takie programowe uzasadnienie dla tego projektu i konsekwencje. Także
Liderką krętactwa. Ja to jej nie lubię, bo ona na chama wiesz, pyskuje. Ktoś nie chce, nie słucha, powinna z tego Sejmu zrezygnować, dziadowa poszła. To nie jest wrogie przyjęcie
nowoczesnej, że jak ktoś nie chce jej, tak jak ona. Nie tylko nasza współpraca, również otwarta na Katarzynę Lubnauer, która może jeszcze przystąpić do klubu nowego właśnie zmienionego nazwy, po prostu, bo to nie jest nawet klub, tylko de facto platformy. Jak ktoś nie chce jej w Sejmie, to po co nam tam potrzebne? Także ten klub, jak ojciec mówił, spoko, można być spoko, spoko, no niestety to nie będzie spokoju, tylko to będzie na pewno duża frustracja dla działaczy przede wszystkim nowoczesnej, ale również myślę, że jest to jednak przykład mimo wszystko dezorganizacji na opozycji, także to jest taki kierunek, który de facto osłabi całą opozycję. Oczywiście, no, jakoś tak pozornie wzmacnia Platformę Obywatelską, ale również myślę, że trzeba spojrzeć na te działania takie zachłanne ze strony Platformy Obywatelskiej wobec Nowoczesnej w kontekście również no, właśnie funkcjonowania tej koalicji. A zatem te ruchy, które mają miejsce w tej chwili, ten ekspansjonizm ze strony właśnie Grzegorza Schetyny i kierownictwa Platformy Obywatelskiej może mieć wpływ na decyzję Polskiego Stronnictwa Ludowego. Myślę, że to raczej może wzmocnić takie nastawienie w PSL, które opowiada się za zachowaniem niezależności. Aczkolwiek wydaje się, że w tej chwili do dzisiaj w PSL większość mają ci, którzy opowiadają się za wejściem do koalicji obywatelskiej. Bodajże w sobotę będzie Rada Naczelna PSL i tutaj pewnie dojdzie do dyskusji. Na pewno ta większość opowiadająca się w za wejściem do koalicji obywatelskiej, a zatem za takim ścisłym sojuszem z Platformą Obywatelską, to może zostać znacznie osłabiona. Także w kontekście oczywiście tutaj ewentualnych potencjalnych działań Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie mówiąc również o innych takich już powiedziałbym no planktonowych ugrupowaniach skrajnie lewicowych. Pani doktor, sama pani poseł Gasiuk-Pichowicz bodajże 18 listopada jeszcze na Twitterze zamieściła zdjęcie z Katarzyną Lubnauer i tekst, który jakby komentował to zdjęcie, mówiąc o tym, nigdzie się nie wybieramy. Dzisiaj dwa tygodnie z hakiem minęły. Okazuje się, że jednak sama Kamila Gasiuk-Pichowicz się wybrała do Koalicji Obywatelskiej, nawet występując z Nowoczesnej, bo bodajże statut Nowoczesnej tak stanowi, że jeżeli ktoś opuści klub, to też jest równoznaczne z opuszczeniem Nowoczesnej. Pytanie takie, czy możemy tutaj mówić o jakiejś korupcji politycznej? Gada, co jej tam na rękę, co jej tam gada, co gada, potem jest co innego, Janek Witek mówił, że tam gdzieś się Żydzi pojawią, narobią bałaganu i potem gdzie indziej idą, te nie są oni. Nie ma, nie wybieramy się. Kłamstwa. Antywartości w naszym rozumieniu, no oni nawet nie mają tych przekonań, także po prostu... To nie jest, że Kościół i kłamstwa, to jest nasze, Pichowicz i kłamstwa. ...polityczną, czyli po prostu obiecane na przykład miejsca na listach do Parlamentu Europejskiego, czy też później do Parlamentu Krajowego, no ale to są ludzie, którzy są, jak mówię, bez kręgosłupa ideowego, i podejrzli raz już zdradzili swoich wyborców przede wszystkim, którzy na nich głosowali, to są w stanie również popełnić kolejne kroki. No, takim pierwszym przykładem tego typu... Pichowicz i kłamstwa. Co im wygodnie gadają? Właśnie Nowoczesna to było przede wszystkim właśnie... Tak jak Żydzi powiedzieli, że wszystko co Jahwe nam powiedział, wszystko to wypełniać będziemy. No i co? Walnęła, że krowę ze złota postawili, Jahwe im złoto pozwolił ukraść z Egiptu, bo uciekli nagle. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pierwsze miejsce
Ale zamiast dobry użytek ze złej mamony zrobić, to oni krowę ze złota. Bawo falso. Katolicy to samo. Na jednym wózku jadą. Biją się, kłócą. Po co? Sejmiku Śląskiego. No i później nagle zmienił te swoje poglądy, zresztą umożliwiają tym samym przejęcie władzy przez PiS. No ale to był przecież prominentny działacz. To była osoba, która miała znaczącą pozycję w Nowoczesnej. Sami ze sobą walczą. Po co na... Po co na... Na Zagasiu Kichowicz. W tym momencie. Dziękuję bardzo, proszę ojca. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. Kłaniam się. Naszym gościem był pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczypospolitej.